Mam na imię Ahmed. Mam 23 lata i kocham podróżować po swoim kraju. Mieszkam w Arabii Saudyjskiej i postanowiłem pojechać ponad 600 km na północ. Było przed 16, gdy wyjechałem w trasę. O 19 dalej byłem w podróży. Była zima i słońce zachodziło dość wcześnie. Zgłodniałem, więc zacząłem rozglądać się za jakimś postojem. Po około 20 minutach dostrzegłem starą i zaniedbaną stację benzynową. Było tam dość mrocznie, ale nie zapowiadało się, że po drodze będzie coś innego. Wszedłem do środka i kupiłem trochę przekąsek i napojów. Zachciało mi się iść do toalety, więc zapytałem sprzedawcy, gdzie ją znajdę. Ten wskazał mi drogę na zewnątrz. Zatrzymałem się przerażony, po czym zobaczyłem, jak z toalety wyrzucono czyjeś zakrwawione ciało. Z tej odległości nie widziałem zbyt wielu szczegółów. Po chwili dostrzegłem kogoś wychodzącego z toalety. Schowałem się za rogiem i zacząłem obserwować. Dostrzegłem mężczyznę, wyglądającego na około 30 lat, który zaczął ciągnąć za sobą ciało. Wyglądał, jakby był w bardzo złym stanie. Był brudny, jego ubrania były całe we krwi, a przy pasie miał pokrowiec z nożem. Gdy zaciągnął ciało za róg, zaczął iść w kierunku mojego samochodu. Bałem się ryzykować i pobiec do auta, ale na szczęście mężczyzna odszedł. Gdy upewniłem się, że nikogo już nie ma w pobliżu, wbiegłem do samochodu i natychmiast odjechałem. Pędziłem tak szybko, jak tylko mogłem, aż dojechałem do meczetu. Zaparkowałem i wszedłem do środka. Tam spotkałem imama, któremu o wszystkim opowiedziałem. Dał mi butelkę wody i starał się mnie uspokoić, a następnie zadzwonił na policję. Gdy przyjechali, zaczęli mnie przesłuchiwać, po czym pojechali na wspomnianą stację benzynową. Przez cały czas czekałem w meczecie na przybycie policjantów, którzy wrócili po godzinie. Okazało się, że mężczyzna ukrywał się w tamtych okolicach od około 7 lat. Policji udało się znaleźć więcej ukrytych ciał osób, które zostały zamordowane w tamtej toalecie. W pobliżu stacji znaleziono również ciała rodziców i żony mordercy. Na całe szczęście mężczyzna został skazany na karę śmierci. Gdybym pojechał na stację parę minut wcześniej, prawdopodobnie spotkałby mnie podobny los. Wciąż nie mogę uwierzyć, jak wielkie szczęście miałem, że akurat w tamtym momencie dostrzegłem wyrzucane z toalety ciało tego nieszczęśnika. To, co mogę wam poradzić od siebie, to zawsze ufajcie swoim instynktom i dbajcie o swoje bezpieczeństwo, w nawet błaho wyglądających sytuacjach.